Jadę w końcu w Tatry, to raz. Wreszcie, od października, jest koniec stycznia, to jest najdłuższa moja przerwa. Dwa, to pierwszy raz jadę tym tunelem, odkąd go otworzyli, w październiku właśnie, tuż po tym jak pojechałem w Tatry, otworzyli ten tunel. Dzisiaj są warunki złe, ale jestem tak spragniony, stęskniony, że już po prostu musiałem pojechać, bo po prostu już miałem dosyć tego Krakowa. No i jadę dzisiaj chyba na Słowację, na Poprackie Pleszo. A dalej na Tempo mi Oster, jeżeli się plany nie zmienią. Nawet był pomysł, żeby jechać dziś na Giewont i na Kopę Kondracką. I wcale nie mówię, że tak się nie stanie. To tak, żeby to było na pamiątkę, bo zmieniam plany. Wycofuję się z Poprackiego Plesza, bo jest za dużo śniegu na drodze, ja mam letnie z tyłu. No i jadę z powrotem, bo tutaj za chwilkę, tak za kilometr się skończy ten lód i zacznie się normalny asfalt aż do samego Krakowa, więc wolę po prostu ze względu na to, że jakby dosypało śniegu w dzień, to potem mógłbym się tam nie wydostać stamtąd. A teraz, póki jeszcze nie ma dużego ruchu, to ja sobie powolutku jadę, nie toruję, ale będę miał na pamiątkę, po jakiej drodze jadę Lubko. Ależ pięknie, no po prostu cudownie. Tutaj mamy Gerlach z tym kotłem. Od tej strony wygląda niepozornie. Ale mi tego brakowało. Byłem już tak stęskniony za górami. A za Tatrami to już w ogóle. Wreszcie jestem. Jesteś, jak pięknie. Już dla tego widoku warto było się tu wybrać. Tam mamy Sławkowski. Według planu to jeszcze jakieś 3 godziny na szczyt. To jest, jak ja to dzisiaj sobie w myślach nazwałem, Lubań na sterydach. Ciągle pod górę. No ale za to widoczki fenomenalne, przynajmniej tutaj na tą równinę. No ze szczytu dopiero będą ładne widoki na drugą stronę. No trochę też zgrani. W klubie myszki Miki miło płynie czas. Zapraszamy do klubu. Nuda tu nie grozi nam. Zapraszamy do klubu. Pozdrawiam cię, Klarcia. Julusia, ciebie też. Patrzcie, jaki mam widoczek. Jak jestem wysoko, a jeszcze jak daleko muszę dojść. Aż tam jest ten szczyt. Nazywa się Sławkowski. Ale już kawał drogi za mną. Tam
dokładnie gdzie pokazuję. Jest taki hotel i pod tym hotelem stoi Lubko. Tutaj zaraz się pojawi widoczek na drugą stronę, na Łomnicę i na pośrednią Grań. Tata to wszystko zrobił, zdobył. Stał na szczycie tych wszystkich gór. Na tej, co dzisiaj idę też. I to dwa razy. Tam jest drugi najwyższy szczyt całych Tatr. Łomnica. I też byłem tam dwa razy zimą. Zapraszamy do klubu. Nuda tu nie grozi nam. Teraz to podejście mi mocno dało w dupę. Miałem problemy z rakiem. Chcę, żeby to było na pamiątkę. Tylko dla siebie samego. Bo sam tylko wiem, ile się tutaj namęczyłem z tym rakiem. I to w takim miejscu. Za dramat. Najgorszym z możliwych. Ale proszę zobaczyć, jaki widok. Pośrednia Grań i Łomnica. Tam w tle widać Baranie Rogi, ale to, co wcześniej tam widać jeszcze, to jest Spiska Grzęda i Durny. Piękny widok. Piękny widok. No i przyjaśniło mi się, o dziwo. Miała być totalna beznadzieja z pogodą. Kompletna. A póki co jest rewelacja. Korzystając z tego, że świeci słońce, nie wiem, ile będzie mi dzisiaj dane mieć tego słońca. Dzisiaj pierwszy raz w ogóle. To patrzcie, jak jest pięknie. I jestem tu samiuteńki. Sam, zupełnie. Od samochodu nikogo nie spotkałem. Trochę zimno. Ale przepięknie. Jak ja się za tym stęskniłem. Ten Sławkowski dzisiaj wyszedł całkowicie przypadkowo. Całkowicie przypadkowo. Tutaj miałem teraz kawałeczek podejścia stromego i problem z rakiem, ale udało się go naprawić. Ja zmierzam w tamtym kierunku. No, jeszcze sporo, sporo czasu przede mną. Sporo trasy. W największych snach nie marzyłem, że będę miał dzisiaj taki widok, chociaż przez chwilę. No przyznam, że mnie zaskoczyła ta kozica przed chwilą. Kompletnie. Z takiego bliska już dawno nie widziałem kozicy, która by się mnie nie bała.
daje popalić ta góra, naprawdę. Kondycyjna wyrypa. Co 30 kroków przerwa. A jeszcze daleko do szczytu. Jestem pod tą kopułą taką. Pod szczytem, bo tam to jeszcze chyba nie jest szczyt, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jeszcze kawałek za tym. To jest taka kopuła, która mi przypomina kopuły Kazbeka. A tam idzie dwóch ludzi. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, że idą ludzie, bo mnie to dobijało, powiem szczerze, że sam tu jestem. To jest takie ciągłe przeświadczenie, że tak daleko jestem sam i nie ma nikogo oprócz mnie. A teraz wiem, że ktoś jest za mną. O kurde, jak się cieszę. Taka ulga, gigantyczna ulga. Bardzo ciężko. Nie wiem, czy się uda dzisiaj zdobyć ten szczyt. Pierwsze, bardzo duże zmęczenie już. Po drugie, jakiś kurcz mnie złapał chwilę temu. A po trzecie, śnieg się robi taki dosyć sypki i duży wiatr. Jeszcze kawałek idę, ale nie wiem jeszcze jak daleko jest. Jeszcze kawałek do szczytu jest. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem tak styrany jak dziś. Za mną już jest ta kopuła, na którą trzeba było wyjść. Tam jest nos. A tutaj mamy jeszcze kawałeczek. Kosztowało mnie to dzisiaj, naprawdę. Mnóstwo. Czwarty raz na Słowacji. Z Grześkiem, z Tomkiem, z Radkiem. Kolejny raz, kiedy Sławkowski tak mnie wita. Ja nie wiem, czy chociaż raz miałem taką pogodę. Chyba raz miałem, żeby można było sobie posiedzieć. Dzisiaj to jest prawdziwa wyprawa. Dzisiejszy Sławkowski nie był łatwy, naprawdę. To jest... Już nie mówię o tym, że tam były takie dwa pola śnieżne na samej górze, które trzeba było strawersować, które można było... na których można było podciąć lawinę. Ale no, stwierdziłem, że
na tyle jest to jest no, w miarę ta pokrywa stabilna, że pójdę, no tym bardziej, że krzyż już widziałem w zasięgu wzroku. Ale to nieważne, bo ja nie miałem parcia, natomiast oceniłem sytuację, że to taka dwójeczka właśnie tam była. Bo wszędzie pozostałych miejscach jest spoko. Śnieg jest bardzo fajny. To znaczy bardzo fajny, lawiniasto. Mało niebezpieczne, ale to wszystko przez to też dlatego, że jest tyle kamieni na wierzchu i nie ma takiej grubej pokrywy. Jest wywiane. Natomiast ciężko się czasami idzie do góry, w dół lepiej. Na szczęście, ale do góry to było zapadanie się co chwilę. Za mną już nos. Zdobyłem sobie go w ogóle dzisiaj pierwszy raz. Jestem tu czwarty raz, a po raz pierwszy zdobyłem ten nos. I tu już jest fajna ścieżka i mam nadzieję, że już taka zostanie, bo tam pomiędzy nosem a tym odcinkiem tutaj to nie było tak kolorowo. A co do narciarzy, oni mi dodali otuchy w chwili, gdy naprawdę byłem bardzo, bardzo zmęczony i ich zobaczyłem, dostałem takiego powera. Potem oni sobie zjechali, podejrzewam, tam do tamtej dolinki, więc tak naprawdę nie widziałem dzisiaj ani jednej osoby. Patrzcie się, czasowo zgrałem się dosłownie idealnie. Tam już się teraz nie da wejść. Znaczy może się da, ale to jest idiotyzm tam wchodzić. Tym bardziej, że to nawet nie jest jeszcze szczyt. To co widzimy najdalej, to jest prawdopodobnie tak, to jest ten nos. A szczyt jest dużo wyżej. Nos jest chyba z 200 metrów niższy. W ogóle dawno nie byłem na takim wysokim szczycie, bo 2450 chyba dwa. Potem mnie poprawicie najwyżej. Także bardzo wysoki szczyt już, no należący do Korony Tatr. Dosłownie ta chmura depta mi po piętach. Depcze mi po piętach. Dosłownie w sekundzie, jak zszedłem tu, pojawiła się gigantyczna chmura. Za